Centrum Rękodzieła oglądamy proces produkcji papierowych parasoli, które są malowanymi ręcznie małymi dziełami sztuki. Wytwarza się tu także wachlarze. A to liście morwy i kokony jedwabników. Krosno, na którym ręcznie tkany jest jedwab. W Centrum Rękodzieła pracują także rzeźbiarze w drewnie. Wczesnym rankiem wyjechaliśmy na wzgórze nad miastem na karmienie mnichów. Mnich żyje z tego, co dostanie od innych. Przygotowywane są więc rzeczy, których mnisi potrzebują, a wierni mogą je kupić i wręczyć. Wśród darów jest głównie jedzenie, ale także środki czystości, tkaniny, a nawet papier toaletowy. Idziemy do świątyni Do Isutep, do której trzeba się wspiąć po 309 stopniach. Leży ona na wzgórzu nad Chiang Mai na wysokości 1073 metry. Falująca wężowa balustrada jest uosobieniem mitycznego węża Naga. Miejsce, na którym wybudowano świątynię, jest nieprzypadkowe. Według legendy wypuszczono do dżungli białego słonia, na grzbiecie którego umieszczono relikwie Buddy. Słoń dotarł do tego miejsca, trzykrotnie zatrąbił i padł nieżywy. Uznano to za święty znak i wzniesiono tu świątynię. Pierwszą stupę postawiono pod koniec XIV wieku i w ciągu wieków cały kompleks rozbudowywano i wielokrotnie przebudowywano. Złote parasole otaczające główną czeli. Sercem kompleksu jest złocona czeli. Tajowie wierzą, że złożono w niej kość z ramienia Buddy przyniesioną przez białego słonia. Czeli ma 24 metry wysokości. Posąg białego słonia upamiętniający legendę. Z góry rozciąga się widok na Chiang Mai. Miasto liczy około 130 tysięcy mieszkańców.